Poznajcie nasze dziki. Dlaczego nasze? Towarzyszą nam od pierwszego dnia, gdy tu zamieszkaliśmy. W poszukiwaniu jedzenia skracały dystans, aż podeszły do ogrodzenia. Zaczęliśmy je dokarmiać. W naturalnych warunkach nikt tego nie robi, jednak miasto nie jest ich naturalnym siedliskiem. Dziki są zwierzętami stadnymi i żyją w watahach, w rodzinach. W skład watahy wchodzą tylko spokrewnione ze sobą osobniki. Jest to locha lub kilka loch wraz ze swoimi najmłodszymi dziećmi. Watahą rządzi jedna dominująca locha, przewodniczka. Dziki, które przychodzą w nasze okolice, pod nasz dom, to w tym roku 3 lochy ze swoimi małymi, jest to łącznie 15 sztuk młodych. Osobnik męski nazywa się odyńcem. Odyńce prowadzą samotny tryb życia. Dołączają do watah tylko w okresie huczki, czyli rui, która przypada na jesienno-zimowe miesiące między listopadem a styczniem. Po 17 tygodniach rodzą się młode. Locha w miocie może mieć od 2 do 6 prosiaczków. U starszych loch w miocie może być nawet 9 prosiąt. Malutkie dziczki rodzą się z otwartymi oczyma i już po pierwszych kilkunastu dniach wychodzą z barłoku i biegają za matką. Odyniec jest o wiele większy, od razu można go poznać. Odpędza inne osobniki od jedzenia i widać, że one traktują go z respektem. Podczas huczki odyniec nie opuszcza lochy. Locha rodzi młode wczesną wiosną. W tym roku urodziła 6 młodych 30 marca. Skąd to wiemy? Obserwując ją przez cały rok, poznaliśmy jej zwyczaje. Potrafimy też ją rozpoznać z wyglądu. Przychodzi zawsze z 3 przelatkami, czyli rocznymi młodymi. Zawsze rano na śniadanie, potem kilka razy podczas dnia. 30 marca nie przyszła. Pojawiły się tylko 3 przelatki. Był wtedy ciepły, bezdeszczowy dzień. Przyszła wieczorem, mokra, była bardzo czujna. Nie jadła tak spokojnie jak zazwyczaj. Brała kęs jedzenia i biegła w zarośla, nasłuchując. Zjadła co nieco i zniknęła. Przez kolejne dni jej nie było i w końcu przyszła, a za nią 6 maluteńkich dziczków. Podsumujmy imiona dzików. Mama dzik to locha, tata dzik to odyniec. Dzieci, młode dziki w pierwszym roku życia to warchlaki. Pasiaki natomiast to małe dziki, w wieku do 4-5 miesięcy, o charakterystycznym ubarwieniu w paski. Są jeszcze roczne dziki, które nazywamy przelatkami, oraz 2-3-letnie dziki, nazywane wycinkami. Mechanizmy obronne natury widać w ubarwieniu pasiaków. Gdy leżą na ziemi, szarawej, bez trawy jeszcze, wczesną wiosną, bez roślin, leżą pod drzewem. Wyobraźcie sobie bezlistne drzewo na nagiej ziemi w słoneczny dzień. Konary i gałęzie rzucają cień na ziemię. Nie sposób w takim obrazku zauważyć pasiaków, jeśli specjalnie się ich nie szuka. Młode warchlaki ssą mleko matki przez około 3 miesiące. Mimo że nie jedzą stałego pokarmu, naśladują starsze dziki, próbując ryć w ziemi. Wygląda to prześmiesznie. Ryją, w zasadzie próbują ryć, ale niczego nie jedzą. Z czasem się to zmienia. W końcu i piją mleko, i jedzą kłącza, ziarna, owoce. Pasiaki pozostaną z matką przez około pół roku. Te przez nią niewybrane odejdą, by budować swoje rewiry. Pasiaki nieomal zawsze zaczepiają lochę, próbując dorwać się do sutka.
W końcu locha ulega i następuje pora karmienia. Młode obstępują matkę, wchodzą jeden na drugiego, przepychają się do najlepszego miejsca karmienia, do miejsca, z którego spłynie najwięcej smacznego mleczka. Czy dziki są niebezpieczne? Dziki unikają towarzystwa człowieka. Tylko w takich przypadkach jak u nas nauczyły się żyć razem z ludźmi. Ich rewiry, ich tereny zostały im odebrane, zastąpione blokami, domami. Dziki muszą uczyć się żyć w takich warunkach i radzą sobie bardzo dobrze. Gdy jednak jesteśmy w lesie, to spotykając na swojej drodze lochę z młodymi warchlakami, należy zachować wielką ostrożność i się do nich nie zbliżać. Locha jest bardzo opiekuńcza i nie toleruje nikogo obcego przy swoich młodych. Gdy locha czuje zagrożenie, to może w każdej chwili zaatakować nawet dorosłego człowieka. Dlatego w takiej sytuacji najlepiej powoli się wycofać i odejść na bezpieczną odległość. Jednak w większości przypadków dziki są bardzo płochliwe i wystarczy wykonać w ich kierunku zdecydowany ruch ręką, a one od razu uciekają. Locha, gdy żeruje z warchlakami i wyczuje niebezpieczeństwo, daje im natychmiast sygnał głosem, a wtedy warchlaki, pasiaki natychmiast starają się uciec i ukryć. Nie ma żadnych dyskusji. Żaden nie protestuje ani nie spóźnia się. To jest po prostu odruch, stuprocentowe zaufanie do matki. Niekiedy warchlaki przywarowują w trawie lub w zbożu tak, że to zapewnia im niewidoczność, a kiedy niebezpieczeństwo minie, matka takim samym sygnałem odwołuje stan zagrożenia. Mogą się wtedy znów bawić i biegać. Sierść dzika nazywa się suknią, a jej ubarwienie zmienia się w zależności od pory roku. Im pory roku stają się coraz bardziej dojrzałe, suknia ciemnieje, więc latem jest ciemniejsza niż wiosną. Pasiaki, gdy stają się bardziej samodzielne, tracą z czasem paski. Zanim stają się bure, jak osobniki dorosłe, ich sierść będzie nadal piękna, mimo że pozbawiona wyrazistych pasków. A jakiego koloru jest skóra dzika? Po prostu czarna. Przelatki i wycinki tworzą zwykle osobne grupy. Młode warchlaczki rodzą się wczesną wiosną. Przez wiele tygodni, a nawet miesięcy towarzyszą matce. W końcu matka, czyli locha, wybiera 3 najdorodniejsze warchlaki i szkoli je. Tylko wybrańcy jej towarzyszą i pozostają w rewirze. Pozostałe dzieci tworzą osobne grupy. Hierarchia rodziny widoczna jest przede wszystkim podczas jedzenia. Dominująca locha nie powstrzymuje się przed odgonieniem konkurentów. Pora jedzenia pokazuje nam szczegóły tej hierarchii. W podstawowej rodzinie składającej się z dominującej lochy, przelatków oraz młodych, locha zawsze stara się zjeść pierwsza i to najlepsze kąski. Przegania swoje dzieci. Towarzyszy temu wokalizacja, czyli głośny krzyk oraz szturchanie konkurentów, a nawet odpychanie ich głową, nieraz tak silne, że pasiaki fruwają w powietrzu. Gdy do podstawowej rodziny przychodzi obca samica dominantka, wszystkie muszą usunąć się na bok i czekać, aż ona się naje. Dla dzików nie jest to problemem. One rozumieją ten porządek i akceptują go, nie walczą z dominantką. Spędzają czas na czekaniu albo na toalecie. Gdy do podstawowej rodziny dołącza samiec, czyli odyniec, wszystkie mu ustępują bez walki. Między przelatkami, czyli rocznymi dzikami, też panuje hierarchia. Brat z bratem zdecydowanie i głośno walczy o jedzenie. Nie ma w tym momencie współpracy, jest kod zachowania. Dziki szturchają się, co nieraz wygląda dość groźnie, jednak żaden się nie obraża. Po walce o jedzenie znów razem idą krok w krok.
Hierarchia rodzinna widoczna jest na przykład w układaniu się na legowisku czy pod drzewem, zwłaszcza gdy jest zimno. Najmłodsze i najsłabsze osobniki leżą w środku. I tu też toczy się walka o pozycję, ponieważ młode układają się jeden obok drugiego, jak przysłowiowe śledzie i na dodatek na waleta. Głowa, pupa, głowa, pupa. Nie każdy chce pogodzić się z pozycją inną niż skrajna. Na obrzeżach leżą silne osobniki, a w nocy doświadczone lochy. W ten sposób w zwartej grupie słabsi otrzymują więcej ciepła, a cała wataha może się czuć bezpieczna w razie ataku. Hierarchia jest widoczna, gdy dziki idą po rewirze. Za dominantką, matką czy prowadzącą lochą idą zwykle warchlaki, a dalej przelatki, wycinki i jałowe lochy. Jałowe, czyli te, które w obecnym roku nie mają młodych. Te z pozoru niewinne zabawy pasiaków to też próby ustalenia hierarchii. Od razu widać ich charaktery, od razu widać kandydata na dominanta. Między zwierzętami to jest normalne, to biologiczny kod zachowania. Hierarchia zapewnia im przeżycie. Najmocniejsze osobniki mają pierwszeństwo, muszą przeżyć, żeby wydać kolejne młode, zapewnić im pokarm, przekazać geny kolejnemu pokoleniu. Legowisko dzików to barłuk. Barłuk znajduje się w gęstych zaroślach, krzakach, szuwarach, trzcinach, oby nikt ich nie podglądał. Zimą barłogi dziki wyścielają ściółką, gałęziami i suchą trawą. W lecie leżą i śpią na gołej ziemi, która je chłodzi w czasie upałów. W barłogach mieszka cała wielka dzicza rodzina, czyli kilka podstawowych rodzin, kilka loch i ich młodych. Nasze dziki śpią często przy ogrodzeniu, pod drzewem, blisko, by słyszeć, gdy wychodzimy do ogrodu. Od razu wtedy przerywają odpoczynek i już są przy furtce. Na noc odchodzą w swoje rewiry. Co jedzą dziki? Dziki żywią się głównie roślinami. Chętnie jedzą owoce, jabłka, gruszki, winogrona, orzeszki buczynowe, inne orzechy, ziarna. Nasze dziki uwielbiają ziarna pszenicy. Przysmakiem dzika są też żołędzie. Gdy brakuje przysmaków, dzik zje dżdżownice, pędraki, larwy, a nawet małe gryzonie. Jak je złapie? Dzik, mimo postury, jest niezwykle zwinny. Widzieliśmy, jak locha przepędzała lisa podkradającego się do pasiaków. Była niezwykle szybka i zwinna. Dziki w naturalnych warunkach żerują i są aktywne głównie w nocy. Tu jednak, w mieście, mają taki sam rytm aktywności jak ludzie. W dzień są aktywne, a w nocy śpią. Jak nazywają się poszczególne części dzika? Masywna głowa z krótką szyją to łeb. Ryj wydłużony nazywa się gwizdem. Na jego końcu jest tarcza ryjowa pozbawiona włosów, czyli tabakiera. Malutkie, szeroko rozstawione oczy to świece, a sterczące, owłosione, trójkątne uszy to suchy. Na końcu ogona dzik ma kępkę długich włosów. Ona jest w nieustającym ruchu. To jest chwost. Silne nogi, niezbyt długie, zakończone racicami, to biegi. Tylko odyniec ma broń, długie kły. Dolne nazywamy szablami, a górne fajkami. Jakie problemy potrafią rozwiązywać dziki? Dziki potrafią rozwiązywać proste problemy, takie jak dostęp do pożywienia czy schronienia.
Na przykład w poszukiwaniu jedzenia mogą odkopywać ziemię, przewracać kamienie, przekopywać śmieci. W niektórych przypadkach dziki potrafią także rozpoznawać różne rodzaje pożywienia i wybierać bardziej pożywne i smaczne pokarmy. Dziki również potrafią stosować proste strategie, takie jak używanie swojego węchu do namierzania pożywienia czy ucieczki w przypadku pojawienia się zagrożenia. Ale to przecież potrafi każde zwierzę. Nasze dziki. Jesteśmy wdzięczni, że codziennie możemy przywitać się z dzikami, obserwować je, poznawać ich zwyczaje i karmić. Niektórzy oburzają się na to karmienie. Pamiętajcie jednak, że dziki tu były pierwsze. To ludzie odebrali im ich naturalne siedliska. Jeśli ich nie karmimy, to wychodzą na ulicę, wywracają kosze na śmiecie, ryją trawniki przed domami, straszą ludzi, ludzie się ich boją. Dajemy im jeść, my i nasi sąsiedzi. Gdy przejdziecie wzdłuż naszej ulicy, nie zobaczycie pięknej rabatki przed ogrodzeniem żadnego z domów. Natomiast zobaczycie zrytą ziemię. Mówi się, że dzik to szkodnik upraw, że niszczy uprawy na polach, wdziera się na nie. Tymczasem, kto do kogo się wdarł?